Cześć, ja mam na imię Wojtek, to jest kanał Za Kółkiem, a w dzisiejszym odcinku przejadę się z Wami na terminal naczepowy Stena Line w Harwich. To jest dosyć duży port, jeżeli chodzi o RORO, czyli Roll On, Roll Off, czyli wjechało na kółkach i wyjechało na kółkach. Tutaj dużo statków przychodzi z Europy, bardzo nawet dużo tutaj jest jakby tak najbliżej na Londyn, okolice, czy tam Walię Południową. Zresztą będę jechał tam w okolicy Bristolu z tym ładunkiem. Także jeżeli nigdy nie byłeś, nie byłaś na terminalu naczepowym Stena Line w Harwich, to zapraszam, dawaj ze mną, przejedziemy się, pokażę co i jak. Jadę na port. Yeah. Yeah, if you just want to drive around that way. Yeah. Go straight through, just park up on the other side, go into operations, you'll get a ticket quite quick. Alright, cheers. Chyba rondo zrobiłem pod prąd. Kapitan mnie zmylił. Nie wiem po co oni tutaj byli, ale ja tu byłem w niedzielę, widocznie tutaj nie ma operacyjnych żadnych. Nie, zwierzamy, bo tutaj są jakieś bramki. Puściłem gościa. Nie wiem o co mu tam chodziło, czemu mnie puszczał. Mi dużo było, mi się wydaje, żeby nie wymieszać ruchu u naczepy z ruchami, którzy wjeżdżają na front. Docelowo będę narodowy, żeby nie pomieszać. To jest moje skromne zdanie. I staję tutaj. Stanę sobie w pierwszym rzędzie, żeby było widać. Tymi bramkami wjechałem. A tutaj jest Operation Center. Tam będę brał bilet. Muszę tam wejść nie tamtym, gdzie wychodzi, tylko tam w prawo, w prawo, w prawo. Z tego co pamiętam. Wyjaśniło się tymi drzwiami, co on tam wychodzi. To jest właśnie system jednokierunkowy. Wchodzi się tam od boku, a wychodzi się tymi drzwiami. Ostatnio byłem na niebieskiej strefie, po prawej stronie, a teraz dostałem w żółtej D. To zaraz zobaczymy, jak tam się pobiera naczepę. A tam jest reszta stref. Peron kolejowy można było pociągiem dojechać tutaj do terminala promowego i przesiąść się na statek. Dobra, już chyba widzę moją naczepę. Podnieciłem tym peronem kolejowym, a nie spojrzałem, D jest w prawą stronę. Ja myślałem, że A, bo tam jest jedna z naczep, które ciągamy, B, D w prawą stronę. No to jedziemy w prawą. Terminal był kontenerowy, a już został tylko RORO. To jest ten drugi terminal, jest z drugiej strony Harwich, jest jeszcze jeden terminal promowy, a tu widać ewidentnie, że port międzynarodowy. Tutaj widać tak, jest terminal promowy, kontenerowy, promowy, bo są tam schodki, wejście na promy, a tutaj stary budynek jest PKP, chciałem powiedzieć. Kolejowy i to pod tymi daszkami to są normalnie perony kolejowe. Jak się uda tamtędy jeszcze raz przejechać, to nakręcę. A jedziemy dalej do zielonej Danuty. Magazyny już tak nieużywane. Cały ten terminal kontenerowy jakby tak słabo używany. Bo tu jest Felix stał niedaleko i pewnie nie chcieli się rozdrabniać. Już w Anglii dużo jest rozdrobnionych małych portów. W każdym inne zasady, w każdym inny rozpizdziel, miałem powiedzieć. Dobra, C. A nas interesuje D. Tam na magazynie jest, w lewym rogu jest tabliczka D. To jest normalne. Witamy w Anglii. Jeżeli coś może być niejasne, to jest. Znaczy, szukaj sobie sam drogowskazów i drogi. Ja nie wiem, jak oni się tutaj orientują. Ale potrzebują instrukcji obsługi do żelazka, żeby nie wkładać go do wanny, na przykład, żeby się nie pozabijali. Trzeba im pozabierać gniazdka z
łazienki, żeby się nie pozabijali, ale już oznakowanie to jest właśnie każdy na swoją łapę. Szunter portowy będzie. A, oni się uczą tutaj. Chyba cofać pod rampę, bo przyjechał bus. Już taki portowy, oni chyba przestawiają te zaczepy, jak się ukłoniły, jak jakiś leń nie chciał dobrze podkręcić łap. O, jest moja tu po prawej stronie. Zrobiłem najazd. Ta za chwilę będzie podpięta. Ile na ton ma? Wystarczająco, żeby ośmi opuścić. Tam za tą wodą też Felix stał. Tak po ilości suwnic. Domniemam. Do poprzedniej sytuacji. Tam widać budynek portowy. Ten kolejowy. Portowy podejrzewam. Tu nabrzeża i kładki, żeby wejść na prom. Na statek. I została ostatnia suwnica. No i tak. Marsz światła został. Ok, naczepa podpięta. Światło działają. ABS chyba też. Może się to ucz, bo odpustem zanim jeździ. Ale też nie w tą stronę drogi wybierają. Może on się uczy na europejskiego kierowcę. A może tu jest inny wyjazd z tej budowy. Nie zaobserwowałem, jak już tak bardzo ograniczeni przez wodę tutaj jesteśmy wszyscy. Kilka pudeł tam nie zostało, ale chyba tylko do ćwiczenia. A patrz, znalazła się droga i na niej co? Pod prąd musi stać portowy. No i chyba tu wszyscy jeżdżą zgodnie z jakimiś przepisami, a portowi jeżdżą pod prąd. A to był typowy angol w pracy. Siedzi w samochodzie, silnik chodzi, kanapeczka w dłoni, znaczy ten nie miał kanapeczki. Albo kanapeczka, albo telefon w dłoni, a on jest w pracy. Pan tam uprawiał typowo dla Anglii zajęcie w pracy. Pan grzebał w telefonie. Mobilny rentgen przyjechał, ale nie będę kręcił tego, bo jest raz, że pod słońca, dwa, że ktoś się może tutaj zdrażnić. Te Volvo, co to taka solówka jest, poprawy. To jest mobilny rentgen. Kiedyś w Gdyni uciekaliśmy przed takimi. Oni nas po porcie ganiali, albo numery mu robiliśmy, że wypinaliśmy naczepę z kontenerem. A ciągnikiem uciekaliśmy za inne kontenery. No i opuszczamy Harwich International Terminal Portowy. Kiedyś Lolo, a dzisiaj Roro. Wjeżdżamy do historycznego miasta. Jeżeli byłem pomocny,
komukolwiek, łapka w górę, subik. Jeżeli strasznie się nudziliście podczas oglądania tego materiału, sekcja komentarzy jest od tej.